Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wiesław, witam w Europie Universalis 4, gramy Piotrem I, Rurykowiczem, zobaczymy czy Wielki na razie całkiem nieźle mu poszło w wojnie z Osmanami. Co prawda Polska przejęła tutaj największy impet wojsk osmańskich, ale no nie oszukujmy się, po to są sojusznicy, żeby nam pomagali, tak? Szczególnie, że oddaliśmy im jedną prowincję, to już coś. To już coś, co prawda, no taka o, ale cóż, no, ale jest, tak, ale jest i to mi się podoba. Bardzo cieszy mnie fakt, że Polska cały czas posiada duży, ale chociaż troszeczkę nam się zmniejszył tutaj trust, nie wiem do końca dlaczego, ale dlaczegoś nam się tutaj trust zmniejszył z Polską. Delikatnie mnie to, prawda, niepokoi. Zaraz, czy oni mają z kimś, no, Jezus Maria. Czy oni mają z kimś wojnę? Nie, ale ostrzegają... Jezu, ostrzegają Austrię. Co za dziki. Co za dziki. Austria dostała od nich ostrzeżenie, nie może nikogo atakować. Okej, czy oni mają jakieś tendencje? Nie mają żadnych tendencji do odczepienia się od Austriaków. Pomimo tego, że mają inne religie. A tak by the way, to protestantyzm strasznie się rozrósł, zobaczcie. Ogólnie i kalwinizm, i luteranizm, wszystko się ładnie rozrosło. Okej, why not? Zaraz oczywiście stoczymy jeszcze wojnę z Gruzją, ale do tego jeszcze chwilę. Najpierw ogarniemy sobie wszystkie kory, klejmy i tak dalej. Przynajmniej spróbujemy to zrobić. Będziemy musieli na to chwilę poświęcić. Już mamy 19, bardzo wolno nam się to niestety robi, ponieważ oni mają counter espionage przeciwko nam i to daje nam minus 50% aż tak. Także niedobrze, poza tym spy detection jest u nich całkiem spore, no i przez to bardzo wolno nam to wszystko idzie. No ale już udało nam się sklejmować jedną prowincję i to myślę, że wystarczy w pewien sposób. Tutaj się tylko otomańcy tak naprawdę wzburzyli, te kraje islamskie. Szczerze, wali mnie to, bo to mnie, no... O, jeszcze ostra wojna jest. Czy Savoy ich wspomoł war exhaustion? Może jeszcze zaczekajmy na chwilę. Może Savoy się zreflektuje i zdecyduje jednak, aby... Ale w ogóle co to za wojna? Otomani są po ich stronie i coś się dzieje. Aha, bo Savoy ma sojusz z Otomanami. Coś się dzieje, coś się dzieje. Co to będzie? Co to będzie? Z Wenecją. Wenecja, no to bardzo chętnie damy im oczywiście prawo przemarszu. Chcemy, aby Savoy został ściśnięty jak najszybciej i jak najbardziej, żeby wyłączyć ich całkowicie z tej wojny. Żeby najzwyczajniej nie chcieli wesprzeć swoich sojuszników. A spokojnie, korupcja nam spadnie prędzej czy później. W Bozoku mamy już pierwsze powstanie. Oj, to duże. Ojojoj, not good. Musimy ogarnąć tutaj kolejnego lidera. Jezu, dlaczego ja mam takich kiepskich liderów? Dlaczego oni się tworzą? No ten już dobry jest w miarę. Myślę, że dwie gwiazdki będzie miał. No nie ma, ale i tak jest dużo lepszy od tego Dekla. Mój Boże, co się dzieje? A mieliśmy naprawdę świetną passę, jeżeli chodzi o ogarnięcie liderów. Chodźcie tu, chodźcie. Czy w Bozok są jakieś góry? Nie. Asivas jest, as Amasai nie ma, więc musimy przejść do Amasai i z Amasai w nich wjechać. No, wygraliśmy bezproblemowo, co prawda straciliśmy sporo ludzi, ale no nie oszukujmy się, ten bunt był naprawdę potężny. Musimy jeszcze uwolnić tą prowincję spod władzy rebeliantów i wszystko będzie w pełni kontrolowane przez nas. Także spoko loko, nie ma się czym martwić. Możemy oczywiście Amasaja, gdzie jest Amasaja tutaj, to no do Amasai nie będziemy wysyłać, wyślemy do Bozok. Pum, 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 pum. I oczywiście korujemy kolejne prowincje. Nie ma na co czekać. Im szybciej to wszystko skorujemy, tym lepiej dla nas. Czy czekamy, aż Kanik się ogarnie i ogarniemy Amasaję. Bardzo ładnie i powabnie. Na razie już nic więcej niestety nie możemy zrobić.
ale możemy wysłać jeszcze jednego ziomeczka, żeby tutaj wszystko ładnie zawracał. Sprawdźmy, już Savo ich nie poprze. Także już możemy bez problemu tą wojnę wypowiadać. Przerzucę jeszcze troszeczkę swoich wojsk tutaj bliżej granicy, żeby łatwiej nam poszło. I już. I wypowiadamy. Gruzja jest osamotniona. Cyk. Już całkowicie zwipowana armia. Bez problemu, szybko, łatwo poszło. Gruzja za moment będzie nasza. To jeszcze Gruzini próbowali się bronić, ale pięknie Trebizond ich rozwalił. Już jest 100%. Szybka, efektowna i efektywna wojna. I to mi się bardzo podoba. Jeszcze anulujcie jakiekolwiek swoje roszczenia do Gandzi. Ha! Cyk, i cudownie. Nie ma już Gruzji, jest Rosja. Przejęliśmy całkowicie tutaj okolice Kaukazu. Nie, został nam jeszcze tutaj kawałek Karakundlu i w sumie byłoby to na tyle. Także ładnie nam tu poszło. Mamy sporo punktów administracyjnych, więc jesteśmy w stanie kawałek tutaj ogarnąć tego wszystkiego. Na pewno bunty wybuchną, ja tutaj się w żadnym wypadku nie łudzę, że tak nie będzie. Ale to nic. Mamy naprawdę sporą armię. Mamy ogromne przychody. Więc ja się chyba pokuszę teraz o rozbudowanie jeszcze naszej armii, naszego wojska, o jeszcze jedną armię. Żebyśmy naprawdę posiadali potęgę, żebyśmy byli naprawdę potęgą militarną. W tym momencie i tak posiadamy więcej ludzi niż Osmani, ale to myślę, że w związku z tym, że wygraliśmy poprzednią wojnę, zresztą oni w tym momencie jeszcze pomagają w wojnie Savoyowi, no i jak widać Savoy ostro dostaje w dupę od Francuzów, nie, od Wenecji chyba. Ojojoj, oni są w dwóch wojnach. Zaatakowali Aachen i wtedy wykorzystała tą okazję Wenecja i zaatakując ich od dupy strony, także no, całkiem przyzwoicie Wenecja to rozplanowała. Niestety straciliśmy punkt stabilności, no trudno na takie życie. Georgian Separatist, 44 tysiące, gdzie oni wybuchną? Nie wiadomo, zaraz zobaczymy. W Batum prawdopodobnie, w Batum są góry, niedobrze. Myślimy do Batum swoją armię, żeby jak najwięcej tych prowincji, które zostały wcielone do naszego państwa, były ogarnięte przez nasze wojsko. Może nawet podprowadzimy jeszcze jedną armię, dopiero co powstałą, żeby jeszcze tutaj chroniła na wszelki wypadek. O, bo tu ostre bunty, ostre bunty. Na szczęście w stolicy wybuchło, więc poradziliśmy sobie z tym bez problemu. O, i nawet nie zdążyli zająć prowincji, więc cudownie. Tą armię możemy już... jeszcze tutaj bunt wybuchł, okej. Jakiś sunnicki. Oczywiście ich ściśnijmy. I jedną armię możemy już do Sivas wysłać, o. I możemy też ogarnąć sobie technologię dyplomatyczną, kolejny poziom. Jesteśmy naprawdę porządnie rozwiniętym państwem, pomimo tego, że mamy 21% niestety przypał za niewprowadzenie manufaktur, których i tak mam dużo. No ale niestety potrzebujemy ogromnych środków pieniężnych, aby to ogarnąć. No musimy poczekać, tutaj naprawdę ogromne, ogromne bunty nam wybuchają. No ale trudno, no to takie życie. Tak to czasem bywa, niestety. Nie no, support the reform, bo i tak mamy ogromną ilość legitimacy, więc nie potrzebujemy kolejnych punktów z tym związanych. Także spoko. Świetnie, kolejna prowincja. Bardzo dobrze. Jeszcze tylko Bozok i gotowe. A myślę, że poczekamy tylko, aż to się ogarnie i już będzie wszystko pięknie i powabnie. I nawet technologię militarną już możemy ogarniać, ale to jeszcze troszeczkę za wcześnie na to. Mamy aż 800 punktów militarnych, warto byłoby więc jeszcze troszeczkę coś podkoksać. Może w Sankt Petersburgu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O, no i tak wystarczy. Teraz jest naprawdę wykoksany Sankt Petersburg pod kątem manpowera. Jest tam miliony ludzi normalnie. Metropolia, jakich mało.
co prawda chujowa pod kątem ekonomicznym, znaczy no bez przesady, ale dużo gorsza, ale to nic, to nic. Legitimacy, wolimy stracić legitimacy, on tam się zaraz szybko, ładnie, wszystko pięknie ogarnie, natomiast musimy szanować punkty administracyjne, aby wprowadzać ideę innowacyjną. To nam bardzo pomoże, minus 10% kosztów prowadzenia instytucji, to naprawdę bardzo, bardzo miło, szczególnie z naszej perspektywy. O, mamy jakąś nową cechę naszego władcę, Fertil, no, może się przydać w pewien sposób. Jeżeli Iwan nam, znowu Iwan, kolejny Iwan, już siódmy, Chryste, ilu tych Iwanów, sami Iwanowie. Ja rozumiem, że tam, nie wiem, Iwan groźny i w ogóle, ale bez przesady, no halo. Iwan to nie jest jedyne imię, jakie występuje w obrębie... O, Kazimierz IV. Jakie występuje w obrębie kultury rosyjskiej, no nie przesadzajmy. Jest dużo imion, które się pojawiały, jeżeli chodzi o władców rosyjskich. A już tylko Armenia zdecyduje się na wszczęcie buntu. A to spokojnie tylko 14 tysięcy, więc bardzo, bardzo niewiele. Tutaj Wenecja ciśnie Otomanów, nawet Konstantynopol im okupuje. Także Otomani to już jest ścierwo ewidentne, jak widać. W Savoy też cały jest okupowany, pozostały nieokupowane tylko góry, których okupować się nie da, bo nawet na nie się wejść nie da, więc w jaki sposób można je okupować? No i wygrali tą wojnę Wenecjanie. Zdobyli dwie prowincje prawdopodobnie, także Wenecja naprawdę porządnie się rozrasta. Zdobyli cały Milan, zdobyli Modenę od Ferrari i teraz zależy wszystko od tego, czy zdecydują się w najbliższej przyszłości pocisnąć Aragon i Papal State. Jeżeli będą posiadać naprawdę porządne sojusze, chociaż Aragon nie pocisnął, więc mogliby pocisnąć Papal State. Papal State ma sojusz z Commonwealthem, dobra, to nie pocisnął, okej, to już wszystko jasne. To już wszystko wyjaśnia. Stworzymy sobie tutaj taki korytarz, potem przejmiemy to, to i to i spróbujemy już przejąć Konstantynopol w najbliższej przyszłości. Możemy już sobie powoli tworzyć Spy Network. Ja sprawdzę, ile już mamy nagrania w tym odcinku. Niedużo, więc jeszcze troszeczkę. Dobra, jak tam z technologią stoimy? Bardzo dobrze czy średnio? No może być, ale mogłoby być dużo lepiej. Już chyba Abchazja albo Local Unrest. A, tam pierdolut. Nie boimy się rebelii. Nie boimy się rebelii. Już mamy wszędzie minus 5%. Za szybko. Nie nadążam, kurde, z wprowadzaniem idei, szczerze mówiąc. Wszystko się dzieje za szybko. Ile my zarabiamy? 23. Na razie nie mamy żadnych buntów, więc zrezygnujmy z opłacania armii. Wprowadźmy koniecznie jakichś porządnych tych advisorów. Może wprowadźmy tego ziomeczka z dwójką, a tutaj wprowadzimy z trójką. O, w ten sposób. Żebyśmy tych punktów zdobywali znacznie, znacznie więcej. Tych administracyjnych przede wszystkim. Na razie, dzięki czemu będziemy mogli troszeczkę nadrobić. O, cudownie, jeszcze kolejne punkty administracyjne. Co prawda straciliśmy troszeczkę autorytet patriarchalny, ale to nic. To nie jest dla nas aż tak istotne. Mamy już 2000 dukatów. Możemy troszeczkę przykoksić, co po niektóre nasze twierdze. Weźmy jeszcze koniecznie tą twierdzę i w Trebizondzie. Żeby na wszelki wypadek, gdyby zdecydowali się Otomani na przeprowadzenie jakiejś ofensywy w naszym kierunku, żebyśmy byli do tego bez problemu przygotowani. Mamy jeszcze 1400 dukatów, a więc myślę, że warto byłoby się powolutku przygotowywać do przyjęcia oświecenia. W takich największych, najważniejszych miastach może sobie wprowadzę te uniwersytety, tam gdzie jest najwięcej developmentu, dlatego żeby tam właśnie w tych miejscach szybciej się to oświecenie wprowadzało, gdzie jeszcze mamy naprawdę wykoksany development. Pam 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 pam. 22 w Nowogrodzie, 21. Tutaj 18, 20. No dobra, niech będzie jeszcze w Saratowie. Zbudujemy uniwersytet. Będziemy mieli 5 uniwersytetów w naszym kraju.
zawsze coś. Saxon Infantry mamy, oj, tutaj albo Winged Hussars, albo Cossacks Cavalry. Weźmy sobie kozaków. W końcu jesteśmy Rosjanami, no to raczej to by było dziwne, gdybyśmy mieli skrzydlatą husarię. Skrzydlata husaria to jest raczej domena polska, a nie rosyjska. Ale to w ogóle bardzo miły akcent, że twórcy Europy docenili jednak polski ten, no, Jezus Maria, polską myśl militarną i zdecydowali się na wprowadzenie właśnie skrzydlatej husarii. To całkiem spoko. Teraz zobaczymy może w niebie. O, bardzo dobrze, settlersów bierzemy. Narim jest już self-substanting. Znaczy ten, no właśnie. O! A co to się stało, że to samo się zaczęło kolonizować? A, to cicheca, to dziwne. No dobra. Lećmy dalej z kolonistami. Cały czas się tutaj rozrastajmy. No dlaczego by nie? Mamy w końcu kolonistę. I to w dodatku z idei narodowych chyba, czy nie? Czy wziąłem sobie... Nie, no z idei narodowych chyba mamy jakiegoś kolonistę. Skąd mamy kolonistę? Zaraz. O, tu! O, Siberian Frontier, oczywiście. Dobra, bo nie widziałem ikonki kolonisty i tak się trochę wybiłem z rytmu. Jeżeli chodzi o dyplomatyczną, czy znaczy influence, czy my chcemy to wprowadzić? A, wprowadźmy, trudno. Raz się żyje, weźmy sobie jeszcze to, ogarnijmy. O, Polska wypowiedziała wojnę Austrii, przynajmniej się do niej nie włączymy, oni sami będą musieli sobie z tym poradzić. Mamy wyłączone Joint Offensive Wars. Niestety w sytuacji, w której mamy włączone Joint Offensive Wars, prawdopodobnie automatycznie spada nam ich zaufanie do nas, ale to nic. Najważniejsze jest to, no, że jak widać kolejną armię, znaczy kolejną wojnę muszą, z kolejną wojną muszą sobie poradzić sami. Dobra, nie muszą, szlak by to trafił. Klikam offensive, bo to nie ma sensu. I tak Polska sobie weźmie, co będzie chciała. Nawet czy bez względu na to, czy my się do niej dołączymy, czy nie. Nie będziemy oczywiście tutaj ingerować w jakikolwiek sposób w tą wojnę. Ponieważ, no jejku, no przecież patrzcie, co ta Austria ma na sobie. Francję, Wenecję, Papal State, Commonwealth. My jesteśmy ogromni. Jesteśmy chyba największym powierzchniowo państwem na świecie. No, bo Ming już też podupadł konkretnie. Aczkolwiek. Ciekawe, czy by the way możemy? Nie możemy, szkoda. To by było ciekawe, kolonizować Rosjanami. W sumie, może kiedyś wprowadzę taką serię, w której będę kolonizował. A chyba, że może tutaj? A nie, 700 też. A taka Grenlandia? Prawie, patrzcie, prawie że. Jakby tak Grenlandię skolonizować Rosją? No, ciekawe. Kiedyś wprowadzę na pewno taką serię, w której będę kolonizował państwem. Spróbuję przynajmniej kolonizować państwem, które całkowicie się do tego nie nadaje. Nie wiem, wezmę sobie, kurde... No nie wiem, jeszcze co sobie wezmę, jakieś Węgry, Austrię czy coś. I postaram się nią właśnie zacząć porządną kolonizację, ekspansję kolonialną. Claire, dobra, coś słabego wam dam. Tu są skóry, to nie chcę wam dać skór. O, to wam dam. Chociaż przydałaby nam się też troszeczkę, znaczy przydałoby nam się troszeczkę mocy dyplomatycznej, szczerze powiedziawszy. Chyba możemy już administracyjną odznaczyć i zaznaczyć bardziej dyplomatyczną. Ponadto wprowadźmy nowego doradcę militarnego i weźmy tutaj sobie, sfokusujmy dyplomatyczną, punkty dyplomatyczne, ponieważ jak widać zarabiamy naprawdę ogromną ilość punktów administracyjnych i możemy z nimi robić praktycznie co chcemy. Także spoko, tu mamy jeszcze advisor cost minus 25%, bardzo nam się to jako Rosji przyda, ponieważ dzięki temu będziemy mogli posiadać nie dość, że większą ilość advisorów, to jeszcze znacznie taniej. Znaczy większą ilość, no może inaczej. Po prostu będziemy mogli posiadać znacznie lepsze umiejętności właśnie tychże advisorów. W sumie miałem cisnąć bardziej w tą stronę, ale zobaczymy. Mógłbym jeszcze sobie przejąć o te trzy prowincje.
żeby połączyć swoje ziemię, żeby nie było takiej wyrwej luki. A Trebizond w sumie lubi, on był taki Trebizond, to co ja mam mu odbierać tak szybko niezależność? Potem mu ewentualnie odbiorę, jak będę miał za dużo dyplomatycznych relacji. Na razie mam tylko dwie z Trebizondem i z Rzeczą Pospolitą. Tak naprawdę to się utrzymuje od początku gry. Nie miałem kompletnie innych sojuszy, miałem tylko sojusz z Rzeczpospolitą i w sumie tyle, co tu się dzieje. O kurde. Ty, no tego to ja się nie spodziewałem. Halo, halo. Szybko włączać Stockholm i Akerhus. Co tu się za przeproszeniem odpierdala? Ale oni chyba ogarnęli wreszcie, że włączyłem sobie armię i troszeczkę nie są zbyt dobrze nastawieni. Już uciekają delikatnie. Ale to nic, to my już sobie polecimy na Kalmar. A nie możemy, musimy najpierw odzyskać Kalmar. Russia loses claim on Erzurum, ok. Weźmy im tam Kora, on nam nic niepotrzebny, także luz. Nie widzę żadnego problemu. A gdybym chciał ją sobie wziąć, to bym sobie ją wziął już wcześniej w tamtej wojnie, więc co mam im odbierać te prowincje? Bez sensu. Oj, 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 powiem wam szczerze, że szykuje się tutaj trochę defensywnej gry. Bo oni nam tutaj ostro wlatują, niestety. Na szczęście mamy czwarte poziomy z tej strony, więc nie ma się czego obawiać, aż tak bardzo przynajmniej. Zaraz nam pocisnął Kalmar. O nie, o nie, o nie, oj, 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 oj. No dobra, no to już musimy się dołączyć do tej bitwy, bo boję się, że zaraz tam... Jeszcze... O, swajpowaliśmy. Lecimy dalej na nich. Póki jest jeszcze szansa na to, aby ich ostro polecieć. Trondenlag. Zapomniałem o Trondenlag, ale może to i lepiej. Nie, nie lepiej. Stanowczo nie lepiej. No to przegrałem tą bitwę. Oj, przegrałem sromotnie. To bardzo niedobrze. Włączamy kolejny nasz fort. Ale to nic, dobra, podpisujemy, cyk i gotowe. Pewnie trochę trasta nam, no, spierdoli, ale to nic. Nie mam ochoty się z nimi tłuc po prostu, jakoś tak, Przecież to nawet nie nasza wojna. My z niej i tak nic nie weźmiemy, więc po co nam to, no po co nam to. Tutaj Commonwealth troszeczkę pocisnęła Austria. Miło by było, gdyby jednak Austriakom udało się obronić przed agresją Polski. W tym momencie nie walczą już z Francją, Wenecją i Papal State'em, więc mają pewne szanse na to, aby no przynajmniej nie stracić za dużo. W ogóle o co to jest? Wojna, halo. Wiedeń, ożwy skurwi bąki. Ożwy skurwi, ale lecą, patrz ta. Cholera jasna, Wiedeń już chcą przejmować. Wow. Mają ambicje. Tego nie można im zaprzeczyć i odmówić. W żadnym wypadku. Ambicje mają ogromne. My poczekamy. Teraz zaczniemy wprowadzać swoje technologie. Tak. No. I chyba na tym zakończymy nasz odcinek. Powolutku. Właśnie razem z końcem wojny z Austrią zakończymy również ten odcinek. Troszeczkę poprawiliśmy znowu sytuację naszego państwa pod kątem technologicznym i ideologicznym i w ogóle wszystkim, inaczej ideowym bardziej, a nie ideologicznym. Wprowadziliśmy kilka nowych budynków, ogarnęliśmy sytuację na nowo podbitych terenach osmańskich. No i w przyszłym odcinku myślę, że będziemy kontynuować ekspansję na Azję Mniejszą. Może uda się nawet już pocisnąć Konstantynopol, jak dobrze pójdzie. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie, że cały czas jesteście ze mną, cały czas oglądacie tę serię. Spodziewajcie się niedługo nowej i trochę w innym klimacie. A z drugiej strony może nawet dwie nowe serie wprowadzimy. Zobaczymy. Dobra, nie będę za dużo obiecywał, bo jeszcze się wszystko posypie i tyle z tego będzie. Także jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia, do następnego odcinka, który już niebawem. Czołem!